To aktywność właścicieli i zarządców zabytkowych obiektów w mieście jest podstawą do tego, by można było liczyć na dotacje na ich renowację. Samorząd Bolesławiecki od lat prowadzi taką politykę renowacji zabytków, by wspomagać takie ich zaangażowanie. Pomaga też jednak w możliwościach uzyskania funduszy rządowych na takie prace. Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęto uchwały w takich właśnie sprawach. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu Szkół PR-ów w Bolesławcu. To oczywiście nie pierwsza taka sytuacja w Bolesławcu, że tutejsze zabytki uzyskują rządową pomoc na ich renowacje i remonty. Wstępną promesę dofinansowania inwestycji z tego rządowego programu otrzymały 4 inwestycje na łączną kwotę 3 858 000 zł. Dla przypomnienia chciałabym tutaj podkreślić, że 2 z inwestycji otrzymały już uchwałą Rady Miasta dotacje. Chodzi o kościół przy Placu Zamkowym oraz kościół przy ulicy Widok. To kwoty odpowiednio 1 200 000 zł i 510 000. Kolejny zabytek, który otrzyma rządową dotację, to budynek Szkoły Zakonu PR-ów. Prace remontowe w zabytkowej auli szkolnej Zespołu PR-ów. Kwota dotacji 208 500 zł, w tym z budżetu gminy miejskiej to 4170 zł, bo 98% całkowitej kwoty dotacji jest sfinansowana z rządowego programu odbudowy zabytków. Poza poprawieniem konstrukcji stropu w auli, renowacji poddane będą też ściany i okna. Czwarta dotacja współfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków to dotacja na remont zabytkowej wieży kościoła, podniesienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego, system odpowiedniej gospodarki stanem wilgoci w obiekcie zabytkowym i to prace dotyczą bazyliki. Tutaj jest kwota 942 tysięcy zł, w czym udział budżetu miasta to 38 tysięcy. Remont wieży być może doprowadzi już do tego, że będzie ona mogła być udostępniana zwiedzającym. Obecny jej stan to bowiem uniemożliwia.